Z oporada dnia w pigułce na wtorek, 21 grudnia. Dzisiaj mamy początek astronomicznej zimy. Natomiast muszę wspomnieć o tym, że właśnie jesteśmy w okresie, kiedy, kiedy właśnie dopełniają się najbardziej magiczne dni w roku. Wspominałam Wam już o tym na fejsie, ale tutaj też muszę wspomnieć, bo może nie każdy w tym przedświątecznym galimatiasie odsłuchał moje wcześniejsze zoporady. Mianowicie od 19 do 24 grudnia mamy najbardziej magiczne dni w roku. Warto w tym czasie afirmować, warto w tym czasie oczyszczać, warto w tym czasie pracować ze swoim zeszytem marzeń. Więcej wskazówek, co jeszcze warto w tych dniach robić, tak aby jak najwięcej dobrego do siebie przyciągnąć, znajdziesz na mojej stronie właśnie www.ewahl.pl. Wpis ma tytuł Najbardziej magiczne dni w roku. Tam jest lubka na stronie, wystarczy to wpisać: Najbardziej magiczne dni w roku i wyskoczyć właśnie ten artykuł. Ale wracajmy do wtorku. Wtorek może być dla wielu osób niezbyt pozytywnym dniem: brak humoru, rozpamiętywanie, rozpamiętywanie w szczególności uczuciowych porażek, wypominanie sobie singlowego życia. Na szczęście ten stan rzeczy nie potrwa zbyt długo. Wieczór zapowiada się już bardziej optymistycznie i z wesołym nastawieniem na kolejne dni. Otoczenie dziś będzie zazdrościć Tobie, że niby manna leci Ci z nieba. Wieczorem koniecznie weź kąpiel w zielu ostrożenia, aby pozbyć się tych zazdrosnych kotwic. Tutaj tą wskazówkę kieruje w szczególności do osób, które w swoim pentagramie urodzeniowym posiadają trójkę. Bez względu na której pozycji, jeżeli masz u siebie trójkę, to tym bardziej w dniu dzisiejszym przyciągasz właśnie tą energię zazdrosnego otoczenia. Kąpiel zielu ostrożenia jest dla ciebie, jeśli nie posiadasz, yy, yy, nie posiadasz właśnie tego zestawu do rytualnej kąpieli, yy, a masz yy, białą szałwię, okać siebie, okać swoją przestrzeń. Jeśli posiadasz świecę palosanto, zapal ją na godzinę, to też będzie dobry krok w kierunku oczyszczenia. Co jeszcze tutaj odnośnie wtorku? Warto dziś sprawić sobie jakąś przyjemność i kupić sobie drobny prezent. To może być nawet pyszny deser. W ulubionej kawiarni ważne, aby cieszyć się z tego prezentu. Ciesz się z tego deseru, ciesz się, że znalazłeś chwilę na to, żeby ten deser sobie w spokoju yy, skonsumować. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby czerpać satysfakcję. Nie można robić sobie wówczas wyrzutów czy jakichś wymówek, że kupiłeś sobie ten deser, że kupiłeś sobie ten perfum i tak dalej. Poza tym nie przeinwestowuj dzisiaj swojego otoczenia nad swoje potrzeby. Ty w dniu dzisiejszym i twoje potrzeby są priorytetem, zapamiętaj to. Odnośnie zdro zdrowia. Odnośnie zdrowia, niestety energia jest tego typu, że nałogi dzisiaj będą Ciebie ciągnąć i wodzić za nos. Także tutaj, jeśli, jeśli chcesz jakiś nałóg porzucić, zapieraj się rękami i nogami, bo dzisiaj będziesz wodzony na pokuszenie. Poza tym warto pielęgnować całe ciało, skórę oraz uważaj, by nie przedawkować leków bo taka tutaj energia się niestety będzie pojawiać. Poza tym będą osłabione plecy, kręgosłup, serce i splot słoneczny. Odnośnie tego splotu słonecznego, czyli będzie słabsza czakra splotu słonecznego, warto w tym momencie w kominku zapachowym użyć sobie olejków naturalnych, takich jak anerżowy, cedrowy lub cynamonowy, lemongrasowy, magnol lub też goździk. Te zapachy sprawią, że po prostu wibracje odnośnie czakry splotu słonecznego wzmocnią się i pójdą w górę. Karta dnia. Karta dnia na dzień dzisiejszy to sześć buław. Zapowiada się dzień pełen dobrych wiadomości, sukcesów, uznania i pochwał. Zatem celebruj te ważne dla Ciebie chwile i świętuj swój sukces z najbliższymi. Bardzo pozytywny dzień, w którym posta postawisz na zmianę wystroju swojego wnętrza. Tak, tak, bo szóstka buław to są też różne przemeblowania, z zmiany dekoracji. No w sumie nie dziwne, że ona wyszła w tym dniu, bo przecież święta już za kilka dni, więc nie wszyscy jeszcze mają wystrojone um, swoje mieszkania, domy i posesje. Zatem życzę Ci y wszystkiego co najlepsze, uśmiechniętego wtorku. Magicznie pozdrawiam. Terapeutka Rejki, astronomerolog Ewa HL. Dziękuję, do jutra. Pa. pa.